dzisiejszym seminarium karate Shinkyokushin w Gromniku bierze udział około 130 osób. Przyjechało z 20 klubów z całej Polski i z Austrii. Na dzisiejszym seminarium mamy dwie grupy. Jedną grupę koncentruje się na kata i na kihonie, którą prowadzi sensei Wojtuś Radziewicz, a drugą grupę prowadzę ja, kumite i przygotowanie pod kumite, czyli walka. A proszę powiedzieć, co wszystkim tym uczestnikom da udział w tym seminarium? No mam nadzieję, że zobaczą coś nowego. W sumie wszyscy wszyscy to samo, ale każdy coś innego. Można u każdego coś podpatrzeć i coś nowego się dowiedzieć. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy przede wszystkim integrację grupową, oczywiście przede wszystkim szkolenie techniczne związane z doskonaleniem elementów, które instruktorzy, trenerzy przekazują zawodnikom, ale także integracja społeczna, która polega na tym, że zmierzamy w dobrą stronę, a mianowicie w stronę samorozwoju fizycznego, duchownego, szacunku wzajemnego do siebie nawzajem i doskonalenia. Organizację tego turnieju wspomógł powiat tarnowski, także serdeczne podziękowania dla wicestarosty Zbigniewa Karsińskiego oraz wójt gminy Gromnik, pan Bogdan Staż oraz dyrekcja zespołu szkół w Gromniku na czele z panią Ewą Białkowską.